Okej, okay, jesteśmy po finale konferencji XTB Masterclass, drugiej edycji. Jest z nami Robi26. Jak wrażenia po konkursie? No, człowiek jest psychicznie wykończony, że tak powiem. Ciężko było, udało się zająć trzecie miejsce. Mam nadzieję, że następny raz to się uda, będzie takie coś. Twoja strategia właściwie dzisiaj była dość agresywna. Tak mi się wydaje. Co możesz powiedzieć, opisz po prostu dzisiejszą sesję. O. Dzisiejsza sesja zaczęła się dla mnie z gorszej strony, bo z dnia wczorajszego miałem stratę rzędu 10 tysięcy, gdzie były zawarte 4 pozycje na soi i wszystkie były w stracie, i to znacznej. Na szczęście zaczęła odbijać od rana, w nocy już troszkę, później coraz lepiej. No w pewnym momencie wydawało się, że przeskoczymy Sanda, bo był taka chwila, ale niestety znowu się cofnęło. No i tak zostało. Skąd taki szeroki zakres instrumentów? Bo dzisiaj patrzyłem, twój statement z konkursu, grałeś praktycznie wszystko, pełen zakres walut, indeksów. Powiem tak, wszystkich walut nie grałem, bo nie lubię. Lubię obserwować waluty, które są na szczytach i wtedy zawieram kontrakty. Najchętniej na meksykańskim peso, brazylijski real i to wtedy z minusem, żeby po prostu jeszcze dodatkowo punkty swapowe dostać. Powiedz coś więcej o swojej strategii inwestycyjnej, którą stosujesz na co dzień. Moja strategia polega na tym, że żeby zarobić na jednym locie przynajmniej 500-1000 zł. I wystarczy, więcej nie potrzebuję. 500 dziennie to jest dużo. No całkiem dużo. To ile czasu spędzasz dziennie przed wykresami, żeby osiągać takie wyniki? 4-5 godzin. Długo jesteś już na rynku? No nie będę się wypowiadał, bo powiem szczerze, od krótkiego czasu jestem na plusie, a tak to zawsze była jakaś strata. Brak cierpliwości i niestosowanie stop lossów wykańcza. Tylko Forex, czy zdarzyło się jeszcze GPW albo inne giełdy, instrumenty? GPW dużo wcześniej, jeszcze parę lat temu, później już tylko u was w XTB. Znaczy my nie jesteśmy z XTB, my jesteśmy z Trading Jam, także... Okej, okay. W życiu każdego tradera zdarzają się straty, jak sobie z tym radzisz? Och, przeżywam. Po prostu muszę przejść nad tym do porządku i liczyć, że się odrobi to, bo zawsze każdy liczy, że jak coś poniósł straty i wtedy chce odrobić. To jest normalne. Jak sobie radzisz ze stratami? Jakiś sport, jakieś hobby? Nie mam czasu na sport, po prostu mam trójkę dzieci, dużo pracy, także nie mam czasu na nic. To znajdujesz w tym jeszcze czas na spekulacje? No, z czegoś trzeba żyć też. No tak, no tak. No to cóż, gratuluję Ci trzeciego miejsca, zasłużenie i dziękuję Ci za wywiad. Dziękuję bardzo.